Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj zrobiłem taki dla Was test kamer internetowych. Od najtańszej do dosyć drogiego modelu. Pełen przekrój i gama cen. No i oczywiście kamer internetowych. Wszystko, co je łączy, wspólna cecha, to, że nagrywają w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę. Zobaczymy, która z tych kamer jest najlepsza do zdalnej pracy, do zdalnej nauki, czy też do porozmawiania z babcią, która mieszka w innym mieście. Na ten test kamer internetowych serdecznie Was zapraszam. Czasy pandemii mamy już od prawie roku. Rok temu, niecały rok temu, jak ogłoszono pierwszy lockdown, momentalnie ze sklepów zniknęły wszystkie kamery internetowe. Potem zaczęły się pojawiać sporadycznie, ale w o wiele wyższych cenach. Coś podobnego jak dzisiaj mamy z kartami graficznymi. Wszyscy wykupywali je do zdalnej nauki, do zdalnej pracy, do zdalnego połączenia się ze swoimi bliskimi. Z powodu lockdownu nie mogli ich odwiedzić, a zawsze to miło porozmawiać z rodziną, z babcią, mamą, dziadkiem, tatą, siostrą, bratem, czy też nawet znajomymi z zagranicy w Polsce przez internet, widząc ich, a nie tylko przez telefon, słysząc ich. Prawie rok upłynął, sytuacja na rynku kamer troszeczkę się unormowała, ale ceny i tak tych najdroższych firmowych modeli pozostały dosyć wysokie. Mamy tutaj 5 kamer, 4 widzicie przed sobą, piąta jest na moim monitorze, to jest piąta Logitech C930, którą używam do prowadzenia cosobotnich live'ów, więc wiecie jak z niej obraz wygląda, ale i tak dorzucę ją do porównania. Te kamery są od 89 zł do Logitecha, który kosztuje ponad 520 zł. Tego Logitecha, pamiętam, kilka lat temu kupowałem za dosłownie 320 zł. Dzisiaj jego cena 520. W czasie pandemii, tego pierwszego lockdownu, ceny tego Logitecha dochodziły do ponad 1000 zł na Allegro. Ceny generalnie tych kamer, wszystkich kamer internetowych i tak pozostały trochę wyższe, tak jak Wam powiedziałem, tych firmowych niż było to przed czasem pandemii. No ale już tak mamy na rynku komputerowym w zeszłym i w tym roku, że niestety ciężko jest coś kupić w sensownych pieniądzach. Dlatego postanowiłem dla Was przetestować również kamery te najtańsze, tańsze, troszkę droższe, droższe i najdroższą, którą znacie już z moich live'ów. Zobaczymy, którą warto kupić, ile pieniędzy trzeba wydać na kamerę do zdalnej edukacji, do zdalnej pracy, czy też do porozmawiania z bliskimi i znajomymi. Nie będę tutaj omawiał ich dokładnej specyfikacji technicznej. Najważniejsze wiecie, mają wbudowane mikrofony, wszystkie. Pracują, nagrywają w maksymalnej rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę. Jak ktoś jest zainteresowany szczegółowymi danymi tych kamer, bardziej ich doprecyzowaniem, to zapraszam do linków pod filmem. Tam znajdziecie oczywiście linki do poszczególnych kamer, a tam ceny i dokładną ich specyfikację. Podczas tego testu najbardziej dla mnie będzie się liczyć jakość obrazu, jakość nagrywania, bo nie wszyscy mają zewnętrzne mikrofony, dlatego sprawdzimy to dzisiaj z tymi wbudowanymi w kamery mikrofonami. I stosunek ceny do jakości, po czym wybierzemy zwycięzcę tego testu. Kamery będą pracowały natywnie, tak jak wyjmiemy z pudełka, ponieważ dużo ludzi nie umie skonfigurować sobie ani kamery, ani odfiltrować szumów, jeżeli takie występują, ani ustawić dźwięku. Także to, co zobaczycie na ekranie, będzie bez żadnych filtrów, bez żadnych odszumień, bez żadnych przejść, efektów, czysty obraz z kamery po wyjęciu z opakowania, podłączeniu jej bezpośrednio do komputera. Żadna z tych kamer nie potrzebuje instalacji dodatkowych sterowników. Wszystkie są kompatybilne od Windowsa 7 niektóre, aż do Windowsa oczywiście 10. Pierwsza kamera, najtańsza, Savio CAK01, nagrywa Full HD w 30 klatkach na sekundę. Posiada wbudowany mikrofon z redukcją szumów. Kąty widzenia obiektywu to 120 stopni, a nagrywa nam w pliki w formacie MP4. Głębokość pola widzenia 50 cm do nieskończoności. Cena najtańsza w zestawieniu 89 zł. White Shark Cyclops Full HD HD 1080p, to taka jej pełna nazwa. Wbudowany mikrofon z redukcją szumów, przesłona f2.0 i cena kamerki 115 zł. Alio Full HD 60, Full HD 1080p, nagrywa w 30 klatkach na sekundę w komplecie uchwyt do montażu na statywie, co też jest fajne, bo nie zawsze mamy gdzie ją powiedzieć na monitorze. Obiektyw 3,6 mm o jasności 2.0, kąty widzenia 90 stopni, minimalna jasność 5 luksów. Stała
Ostrość nie ma automatycznej regulacji ostrości. Cena 199 zł. Alio Mindray MG104 Full HD, HD 1080p, nagrywa w 30 klatkach na sekundę. Dwa wbudowane mikrofony, dźwięk stereo, stała ostrość. Nie ma regulacji automatycznej, minimalna jasność pół luksa, czyli może nagrywać w dosyć słabym oświetleniu, ogniskowa 3,24 mm i cena tej kamery 299 zł. I kamera, którą już znacie, przynajmniej z obrazu moich sobotnich live'ów, Logitech C930. Dwa mikrofony, dźwięk stereo, Full HD 30 klatek na sekundę, szklany obiektyw, kąty widzenia 90 stopni. I aktualna cena 520 zł, tak jak Wam powiedziałem, ja ją kupowałem kilka lat temu za 300 zł z groszami. Savio CAK01 Full HD 30 klatek na sekundę, wbudowany mikrofon w kamerę i chyba jeden z szerszych kątów widzenia, które dzisiaj mamy wśród kamer w testach, ponieważ tutaj mamy aż 120 stopni. Wspaniale widać praktycznie wszystko, co jest do zobaczenia. Oczywiście w programach można sobie to zmieniać, natomiast dzisiaj pokazuję Wam natywnie, jak wygląda jakość z tych kamer internetowych. Ta kamera Savio CAK01 kosztuje 89 zł. Ta kamera ma jeden minus. Nie ma automatycznej regulacji ostrości. Za pomocą pierścienia naokoło obiektywu regulujemy ostrość, więc jak się oddalę, zniknę, to już staje się niewyraźne. Ona sobie automatycznie tego, widzicie, nie ustawia, więc trzeba tutaj regulować sobie to ręcznie. White Shark Cyclops Full HD, 30 klatek na sekundę, Full HD oczywiście, no i dźwięk dobiega do Waszych uszu z mikrofonów, które jest umieszczony w tej właśnie kamerze. Z wyglądu troszeczkę przypomina kamery Logitecha. Przesłona, światło 2.8, mikrofon podobno posiada redukcję szumów. Tak wygląda z niej obraz i tak słyszycie, jak nagrywa audio. A teraz szumy otoczenia. Obraz Full HD z kamery Alio FHD 60, też 30 klatek na sekundę. No i dźwięk też nagrywany przez mikrofon wbudowany w tą kamerę, która jest oczywiście zamontowana nad monitorem. To jest ta kamera z tą przykrywką, którą montowałem. Ona kosztuje, moi drodzy, 199 zł. I jak widać już na pierwszy rzut oka, nie ma zbyt szerokiego kąta. Co prawda powinien być 90 stopni, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę węższy, przynajmniej w praktyce tak to wygląda. Teraz macie porównanie, jak wygląda obraz i dźwięk z tej kamery. A teraz, moi drodzy, mamy obraz i dźwięk z kamery Alio Miniray MG104 Full HD, 30 klatek na sekundę. I dźwięk też pochodzi z dwóch wbudowanych w tą kamerę mikrofonów. Także macie teraz możliwość przekonania się, jak wygląda obraz z tej właśnie kamery. Przypominam, ta kamerka kosztuje 299 zł w tym momencie. Obraz z kamery i dźwięk z kamery, moi drodzy, Logitech C930. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. To jest kamera, którą streamuję co tydzień w sobotę. Oczywiście dźwięk pochodzi z mikrofonu zewnętrznego, nie tak jak w tym przypadku z wbudowanych mikrofonów w kamerę, ale obraz jest oczywiście ten sam, bez zmian, bez żadnych filtrów, dodatków, manipulacji. Szumy otoczenia. Macie już swoje typy? Bo ja mam. Moi drodzy, zaskoczył mnie tu bardzo pozytywnie najtańszy model z tych wszystkich kamer. Savio Full HD. Co prawda ma manualną regulację ostrości, ale to też ma plus. W momencie, jak poruszamy się przed kamerą, bądź też mamy słabsze oświetlenie, to często autofokus w kamerach internetowych lubi się gubić. I nasza twarz traci ostrość. Natomiast jak ustawimy ostrość na stałe, to nieważne, czy się odchylimy, czy nie odchylimy, mniej więcej na fotelu wracamy do pierwotnego położenia, to ta ostrość będzie zachowana. Jest to fajna i niefajna rzecz, zależy kto co lubi. Niezła jakość dźwięku, bardzo dobra jakość obrazu
Całkiem niezła szczegółowość tego obrazu. No i cena, moi drodzy, 89 zł. Naprawdę bardzo dobry, rewelacyjny stosunek jakości do ceny. Ode mnie otrzymuje wyróżnienie za opłacalność i moją rekomendację. Naprawdę bardzo pozytywnie mnie ta kamerka zaskoczyła. Drugie miejsce, Alio Mindray GK, tak? MG104, moi drodzy. Najcięższa z tych kamer, naprawdę waży sporo, może nie wygląda, bo jest obudowa plastikowa, ale naprawdę jest dosyć ciężka. Dobra szczegółowość obrazu, powiedziałbym, że nawet bardzo dobra, ale ten obraz tej kamery jest troszeczkę przepalony. Nie radzi sobie dobrze z takim oświetleniem i przepala naszą twarz, starając się wyrównać kontrast w tle, które nas otacza, w otoczeniu naokoło nas. Troszkę wyblakłe te kolory, które nam serwuje, troszkę niewiele mają wspólnego z naturalnymi, które u mnie panują, ale za to ma całkiem niezłe audio. Jej cena 299 zł. Trzecie miejsce, Logitech C930E, najdroższa w zestawieniu, ale wcale nie najlepsza. Dobre odwzorowanie obrazu, czyli dobra szczegółowość, natomiast te kolory są troszeczkę zbyt nasycone, zbyt takie cukierkowe, zależy kto co lubi. Całkiem niezłe audio, jak na głośniki, mikrofony, dwa mikrofony stereo wbudowane. No ale cena ponad 500 zł, nie warto zapłacić za nią po prostu tej kwoty. Jest za droga na to, co sobą reprezentuje i co oferuje w zamian. Kolejne miejsce, Alio FDH60. Przepalony obraz, kolory zdecydowanie wpadające w zieleń, wszelkie odcienie wpadają w zieleń. Dźwięk, pisk podczas nagrywania. Poza kamerą sprawdzałem, o co chodzi z tym dźwiękiem i wpadłem na to, że na kablu, na którym przeważnie powinien być, nie ma filtra. Taki, jaki jest na wszystkich pozostałych innych przewodach kamer, które dzisiaj Wam tutaj prezentuję. I przez to zbiera niestety zakłócenia ze złącza USB, do którego jest wpinana. Szkoda, że w zleceniu go brakuje, tego filtra, bo kamera nie jest super tania, kosztuje 199 zł, a według mnie brak tego filtra troszeczkę ją dyskwalifikuje. Można sobie we własnym zakresie dokupić takie filtry, to kosztuje kilkanaście złotych i zapiąć na przewód. Nie trzeba nic tutaj lutować, ciąć, po prostu zatrzaskujemy go na przewodzie, już powinno być zdecydowanie lepiej. Oczywiście najlepiej, jakby to był filtr już zamontowany fabrycznie. I najgorzej wypadła według mnie White Shark Cyclones Full HD. Obraz zdecydowanie wpada w zielony, mało szczegółowy, przepalony, a mikrofon mimo deklaracji producenta doskonale zbiera szumy otoczenia, a jak nie ma szumów, to tak mocno podbija poziom mikrofonu, że te szumy się pojawiają, bo on cały czas nasłuchuje, żeby czegoś nie przegapić. Więc zdecydowanie trochę słaby model. Cena 119 zł. Jeżeli ktoś nie potrzebuje nagrywać, myślę, że większość z Was nie, ale chciałem porównać Full HD, bo wystarczy nawet do transmisji obraz w rozdzielczości 720p, to można się skusić patrząc na budżet, ale zdecydowanie lepiej kupić tego Savio za 89 zł, mimo ręcznej regulacji ostrości, ale z dobrą jakością obrazu, naprawdę jak na tą cenę, bardzo dobrą regulacją, jasno, jakością obrazu i z dobrze nagrywającym, zbierającym nasz głos mikrofonem. Moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy macie którąś z tych kamer internetowych, bo jestem ciekawy. Oczywiście każdą z tych kamer można się pobawić, ustawić dodatkowo jej parametry i tak dalej, ale więcej z obrazu jakościowo nie wykrzesamy. Pamiętajcie, że to co widzicie, to dochodzi kompresja mojego softu i kompresja YouTube'a. Wszystkie filmy, które widzieliście z kamer, były nagrywane w rozdzielczości w bitrate 20 megabitów, więc nie najmniejszym, moi drodzy, jak ktoś nagrywa w mniejszym bitrate i w jakości oczywiście wysokiej. Jeżeli ktoś nagrywa w mniejszym bitrate, to ta jakość obrazu może być proporcjonalnie niższa. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu kamer internetowych od najtańszej, w sumie najlepszej, do najdroższej, która wcale nie jest najlepsza. Trzymajcie się i poznają Was Wideoblog. Tak, jeszcze raz podziękowania dla sklepu Hard PC za wypożyczenie tych kamer do testów, a pod filmem znajdziecie oczywiście do nich linki. Poznają Was, trzymajcie się, Wideoblog Tech. Hej!